wczoraj poseł Lech Kołakowski odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Niedługo potem kierownictwo partii przywróciło 13 zawieszonych posłów, ale oprócz posła Kołakowskiego i oprócz byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Czy kolejni politycy odejdą z PiS-u? Czy powstanie nowe koło poselskie? O to zapytamy za chwilę senatora PiS Józefa Łyczaka, który również sprzeciwiał się piątce dla zwierząt Jarosława Kaczyńskiego. O sytuacji w partii Prawo i Sprawiedliwość rozmawialiśmy także z odwieszonym posłem PiS Markiem Wesołym. Zapytaliśmy go również o jego walkę z chorobą COVID-19. Dziś rekord zgonów na chińskiego koronawirusa w Polsce. Zmarło 603 Polaków. Jesteśmy niestety, drodzy Państwo, w światowej czołówce, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Będziemy próbować pracować. No. Senator Józef Łyczak, Prawo i Sprawiedliwość, witamy serdecznie. Czy słyszymy się, panie senatorze? Teraz się słyszę. Witam serdecznie, kłaniam się. Witamy również. Kłaniamy się. Ze mną w studiu również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Pod Prąd. Witam państwa. To jest program interaktywny. Drodzy Państwo, czekamy na Wasze pytania i głosy na czacie, a także na Twitterze, na Facebooku. Hashtag IPPTV obowiązuje nieprzerwanie. Zawieszony poseł Lech Kołakowski ogłasza wczoraj swoje odejście z PiS-u. Zaraz potem władze partii informują o odwieszeniu 13 z 15 posłów, ale oprócz Lecha Kołakowskiego i Jana Krzysztofa Ardanowskiego. O co tu chodzi, panie senatorze? Czy kierownictwo przestraszyło się, że zawieszeni posłowie przejdą do innego koła poselskiego? No więc ta informacja została mi w Warszawie. Ja się bardzo ucieszyłem, że podjęło kierownictwo partii taką decyzję, chociaż ubolewam nad tym, że tak późno, tuż przed rozpoczęciem pracy Sejmu. W ogóle od samego początku uważałem, że decyzja o zawieszeniu 15 posłów była niesłuszna i głęboko niesprawiedliwa. Przecież ci posłowie, również i 7 senatorów, wśród których ja byłem, tak, ani inaczej głosując, zaprotestowali przeciwko tej złej i niezmiernie szkodliwej ustawie. Natomiast dobrze się stało, że 13 posłów odwieszano. W tej chwili z moich nieoficjalnych informacji wynika, że prowadzono albo próbuje się prowadzić również rozmowy z panem Ardanowskim, tym, który jak gdyby no, był tym wzorcem do naśladowania również dla pozostałej grupy posłów. Próbuję się rozmowy prowadzić. Mam nadzieję, że również zakończą się powodzeniem. Uważam, że szkoda by było stracić takiego posła jak minister Ardanowski, czy pana posła Kołakowskiego, który wczoraj zapowiedział odejście. Mam nadzieję, że również da się przekonać i pozostanie w partii. Poseł Kołakowski powiedział, że starał się o rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, ale niestety Jarosław Kaczyński odmówił. Jak pan senator no, ocenia takie postępowanie w stosunku do posłów swojej partii? No nie mi jest oceniać tutaj odmowę. Nie wiem, czym ta odmowa była spowodowana, także ja tutaj wstrzymam się od komentarza. Ja cały czas uważałem, że te rozmowy powinny być jak najszybciej prowadzone, sprawy powinny być wyjaśnione i uważam, że w ogóle w przyszłości, jeżeli będą musiały być rozpatrywane ustawy kontrowersyjne, to tutaj powinna najistotniejsza być strona merytoryczna i słuszność wprowadzania, służebność tych ustaw, prawda? I myślę, że tak powinniśmy do tego podchodzić. W końcu zostaliśmy wybrani i mamy ustawy pisać tak, które będą służyły mieszkańcom społeczności i również tym, którzy akurat w tym przypadku, w przypadku tej ustawy, zajmują się produkcją rolniczą, czyli tą główną gałęzią produkcji w kraju, prawda? Zabezpieczającą nasz byt żywnościowy. Dlatego ja tu nie chcę się wypowiedzieć, ja tylko pozytywnie oceniam to, że wczoraj podjęto tą decyzję o niwelowaniu tej kary, prawda, o odwieszeniu tych posłów. Ja to, a tutaj nie znam przyczyn, prawda,
które sprawiły, że pan prezes Kaczyński, jeżeli tak jak słyszymy to, co mówi pan Kołakowski, prawda, że no, nie miał czasu się spotkać, prawda, i rozmawiać. Na to, że jak pan zareagował na tę decyzję posła Kołakowskiego, że odchodzi z partii, czy znacie się dobrze, rozmawialiście o tym? Nie, ja akurat z panem posłem nie znam się tak blisko, z widzenia przynajmniej, ale wiedziałem, że był wiceszefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, prawda, w klubie poselskim, czyli był postacią cenioną. Był postacią cenioną i nawet z tego względu, z tego punktu patrząc, no bardzo ubolewałem nad tą decyzją, że taką podjął decyzję, no i tym bardziej sam jeszcze wtedy sam, bo on był sam, no. Nieoficjalnie mogę powiedzieć tak, że część z tych posłów przywróconych jednak no, oczekuje zajęcia stanowiska przez władze partii, również w stosunku do pana byłego ministra Ardanowskiego. I być może tutaj no, zobaczymy. No, prawdopodobnie akurat właśnie w tej chwili, w tym czasie są prowadzone z panem ministrem Ardanowskim rozmowy. Rozmowy, prawda? I od ich wyniku, no ja wierzę, że one zakończą się pozytywnym rozstrzygnięciem. Od ich wyniku również no, może zależeć postawa niektórych posłów. Tyle mogę powiedzieć. Rozumiem, że w tym momencie kierownictwo PiS, Jarosław Kaczyński, rozmawia z byłym ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim o jego przyszłości w partii. Takie miałem informacje, ale to nieoficjalne, zasłyszane. Takie miałem informacje, z których się bardzo cieszyłem, prawda? Z których się bardzo ucieszyłem, prawda? Bo mnie również zależy na tym, żeby właśnie pan Ardanowski pozostał w partii i dalej wspomagał to rolnictwo. Bo ja tylko dodam, wczoraj mieliśmy Senacką Komisję Rolnictwa i dwa punkty były. Drugi punkt to było analiza, miała być informacja udzielana nam, senatorom, przez obecnego ministra rolnictwa na temat sytuacji w rolnictwie. No i pan minister się nie pojawił. Pojawił się pan wiceminister i na mój wniosek ten punkt nie był rozpatrywany. Wniosłem o to, żeby ten punkt nie był rozpatrywany, tylko przesunęliśmy ten punkt na inny termin, wtedy, kiedy pan minister znajdzie czas, żebyśmy mogli porozmawiać o sytuacji w rolnictwie, nie ukrywam, o trudnej sytuacji. To jeszcze dopytam o ten sposób rozmawiania, sposób komunikacji z posłami kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy nastąpiła ta decyzja o zawieszeniu, to posłowie także na antenie naszej telewizji skarżyli się, że dowiedzieli się o niej z mediów. Teraz mamy odwieszenie i rozmawialiśmy z posłem Zawiślakiem tu z Lubelszczyzny i poseł Zawiślak no, znowu pokazuje taką formę komunikacji, że o odwieszeniu z kolei dowiedział się z mediów. Jak pan senator ocenia tu relacje kierownictwo PiS posłowie? No ja mogę tylko tyle powiedzieć, że absolutnie tej formy komunikacji nie popieram. Myślę, że należy znaleźć czas w tak ważnych sprawach do bezpośredniego przekazu. Tyle mogę powiedzieć. Podobnie mówi senator Jan Maria Jaskowski na antenie Polsat News. Powiedział wczoraj, metody zarządzania w Zjednoczonej Prawicy, takie pohukiwanie, zastraszanie posłów, kultura strachu, wykluczania i straszenia, kto komu co zrobi, kiedy tylko będzie chciał, czy będzie mógł, to przestało działać. Czy pan senator osobiście doświadczył zastraszania ze strony władzy partii lub słyszał o podobnych przypadkach w klubie PiS? No, w stosunku do mojej skromnej osoby nie było takich prawda, zamiarów, zastraszania. Natomiast słyszeliśmy, słyszałem akurat właśnie do senatora, o którym pani wspomniała, do pana Jackowskiego, ze strony pana marszałka Terleckiego, który oficjalnie w mediach przekazał, że w związku z tym, że nie do końca podziela przekaz medialny albo sposób przekazu przez pana senatora, będzie usunięty z klubu PiS, bo pan senator Jackowski nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. To tyle w stosunku do tej jednej osoby, natomiast do innych nie słyszałem. Panie senatorze, wczoraj poseł Lech Kołakowski mówił między innymi na antenie naszej telewizji o rozważaniu przynajmniej powstania nowego koła poselskiego. Jak pan się odniesie do tych informacji? Czy wie pan coś więcej? Czy nowi posłowie
planują odejść z Prawa i Sprawiedliwości i przyłączyć się do tego koła poselskiego? Akurat tak się służyło, że ja wczoraj miałem takie bardzo intensywne spotkanie w Senacie. Ja nie słyszałem tej wypowiedzi, o której tu pani redaktor mówi. I nie znam w tej chwili, no, ani sytuacji, ani odczuć tych posłów, wszystkich, którzy zostali odwieszeni, bo nie miałem z nimi kontaktu, więc tutaj nie mogę udzielić żadnej informacji o tym, czy zamiary były takie. Poprzednio były takie zamiary, ale przed odwieszeniem, utworzenie koła, to wszyscy o nich słyszeliśmy, prawda? Natomiast jak to będzie, ja tylko dziś mi przekazano, że pan poseł Kołakowski stwierdził, że ma nadzieję, prawda? Że ma nadzieję, że uda mu się wczoraj, tak miał powiedzieć, na którejś z konferencji, że ma nadzieję, że uda mu się utworzyć koło. Na do utworzenia koła potrzeba tylko trzech posłów, prawda? Także no myślę, że no dzień dzisiejszy, do końca dnia, jak przeżyjemy, to wiele spraw się wyjaśni. Wiele spraw się wyjaśni i jutro będziemy dużo więcej mogli o tej sytuacji powiedzieć, chociaż ja no mam nadzieję, że wszystko zakończy się szczęśliwie i dalej będzie można realizować ten program, dobry program, tak bardzo potrzebny w tej trudnej sytuacji dla naszego kraju, dla naszej ojczyzny, bo wiemy, dziś mamy te smutne informacje odnośnie ilości osób, które odeszły przez koronę, prawda, wirusa, ponad 600, także to przeraża. I myślę, że tutaj należy się skoncentrować w tej chwili na ratowaniu gospodarki, a również i rolnictwa, prawda, no i ratowaniu chorych wszystkich, niesieniu im daleko idącej pomocy. Właśnie w tym kontekście zatrważających doniesień o kolejnych śmierciach chciałem zapytać, czy wśród senatorów, posłów Prawa i Sprawiedliwości toczy się jakaś dyskusja wewnętrzna na temat, no troszeczkę może zmiany formuły funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości. Tu do tej pory no taką czołową rolę odgrywał i odgrywa Jarosław Kaczyński, troszeczkę można powiedzieć w takim systemie feudalnym, ale to doprowadziło do ogromnych napięć i no Klub Prawa i Sprawiedliwości balansuje na granicy większości w Sejmie, cała Zjednoczona Prawica. Czy te działania Jarosława Kaczyńskiego spotykają się z jakąś refleksją i jakimiś propozycjami zmiany formuły funkcjonowania tak szerokiego obozu politycznego, jakim jest Zjednoczona Prawica? No to jest bardzo trudne pytanie. W zasadzie do mnie nie docierają jakieś konkretne głosy, które by sugerowały zmianę formuły istnienia, formuły współpracy, formuły realizowania programów, tych bardzo złożonych programów i tak bardzo potrzebnych przez Zjednoczoną Prawicę. Także ja z tym się nie spotykam. Ja myślałem, że pan redaktor zmierza z pytaniem, jak co zmienić tutaj, w tej trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o panującą pandemię, więc my podsuwamy różnego rodzaju rozwiązania. Ja jestem tutaj kojarzony z Ciechocinkiem, tutaj mam główne biuro, więc tu mamy bardzo dużo sanatoriów, prawda? I podsuwałem również myśl naszym ministrom zdrowia o tym, żeby wykorzystać pod izolatory, jako izolatornie tutaj sanatoria, i tak się robi. Teraz przekształcane jest sanatorium wojskowe duże, gdzie powstanie kilkaset łóżek, gdzie są przygotowane pomieszczenia, jest kadra lekarska, prawda, dużo taniej, bo to w tym kierunku nasze działania idą. Natomiast na zmianę formuły to myślę, że na klubie, ja mogę powiedzieć, co u nas w Senacie, na klubie na ten temat nie było dyskusji. No bo miała być konwencja, zjazd Prawa i Sprawiedliwości, zdaje się, w listopadzie, ale zostało to przeniesione. Czy wiadomy jest jakiś termin, na który zostanie, kiedy no... Proszę, proszę. Nie, absolutnie. Myślę, że tak. Myślę, że tyle spraw jest dużo ważniejszych od zjazdu, że w tej chwili ja nic nie słyszę, żeby ktoś wspominał, czy mówił o planowanym kolejnym terminie zjazdu, prawda? To jak gdyby zawisło w przestrzeni i do tego w tej chwili chyba nikt nie wraca. Mówimy o obozie Zjednoczonej Prawicy. Wciąż czekamy na wasze głosy i pytania. Piszcie na czacie i w komentarzach. Jak rozumiem, według pana senatora Zjednoczona Prawica nie utraci większości sejmowej i nie czekają nas przyspieszone wybory.
Myślę, że o to jest, no, można być spokojnym, że w tej, na tą chwilę ja nie widzę możliwości przyspieszonych wyborów i chyba nikt w tym kierunku nie będzie szedł. Także tutaj ja bym uspokoił. W mojej ocenie wybory chyba w najbliższym okresie się nie odbędą i nie mają racji bytu ani sensu. A jak pan... Także należy spokojnie, tak, należy spokojnie nawet tego tematu nie wywoływać, należy spokojnie raczej skoncentrować się na realizowaniu tych programów, które są tak bardzo w tym trudnym okresie teraz nam Polakom potrzebne. Ja bym tak tutaj w tym kierunku szedł, natomiast o wyborach, zresztą nawet i ze strony opozycji również w mojej ocenie, która jest no słaba, rozbita, tak to bym określił, zresztą się mówi powszechnie, że siła tego rządu leży w słabości opozycji. Również ja ostatnio już od dość długiego okresu czasu nie słyszałem wypowiedzi takich, które by no, sygnalizowały albo skłaniały się w tym kierunku, że grożą nam, czy powinny być wcześniejsze wybory. No w podobnym duchu wczoraj wypowiadał się także u nas poseł Wróblewski, apelował o jedność i rzeczywiście poseł Kołakowski, który zdecydował się odejść z Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że w sprawach merytorycznych, ważnych dla Polski będzie dalej wspierał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Także tutaj rzeczywiście chyba takie poczucie no jakieś odpowiedzialności w tej sytuacji dominuje, ale właśnie z tego powodu pytałem o tę zmianę formuły, bo widać, że już mamy kilka takich frakcji, no frakcje oficjalne, czyli te partie stowarzyszone, Porozumienie pana Gowina, czy tutaj Solidarna Polska ministra Ziobry, teraz kolejne koło, dlatego właśnie pytałem, czy nie czas na jakąś dyskusję nad troszeczkę bardziej luźną formułą tej partii rządzącej oraz oszukanie poparcia środowisk pozaparlamentarnych, bo ta formuła moim zdaniem się wyczerpała i teraz Prawo i Sprawiedliwość jest w odwrocie. Widać to też przecież w sondażach. Można się w pewnym sensie z panem redaktorem zgodzić. Dyskusja jest potrzebna. Ja mam nadzieję, że na pewno będziemy mieli również i okazję o tym rozmawiać teraz. W przyszłym tygodniu mamy senat trzydniowy, więc na pewno będzie spotkanie klubowe i wtedy o tych sprawach, o które tu wspominamy, na pewno będzie można rozmawiać. Tylko z tym, że tak jak mówię, my dopiero rozmawiamy, tak jak tu pan redaktor wspomniał, w czasie przyszłym, że ewentualnie, jeżeli powstanie na przykład koło, czy coś większego, prawda, bo to równie dobrze może powstać, prawda, no to wtedy już będą konkretne, będzie konkretna nowa sytuacja, w której no będzie można rozważać, prawda, można będzie rozważać zmianę formuły funkcjonowania, ale póki co no, tego nie mamy, więc myślę, że pozostańmy przy dniu dzisiejszym i skoncentrujmy się na tych problemach, które mamy do rozwiązania, a o tym, co pan redaktor mówi, to czas pokaże. To czas pokaże, jeżeli zmieni się formuła, to oby tylko na lepszą, prawda? Oby na lepszą, skuteczniejszą, z której wszyscy będziemy zadowoleni. Panie senatorze, mamy pytania od naszych widzów. Tomasz K. pyta, kto jest autorem ustawy futerkowej? Do tej pory obywatele nie znają autora. Obawiam się, że ta ustawa wyszła spoza granic Polski. Co by pan odpowiedział? To znaczy, ja już odpowiadałem i również na państwa antenie, że nie udało mi się dojść, kto był autorem. Ja bym tak dalece nie szedł, jak autor tego pytania, że spoza granicy, tylko mieliśmy informację, że to była grupa posłów, prawda? Grupa posłów, w której był również obecny minister rolnictwa, który potem no, jak gdyby się troszkę z tego wycofał. I taka była informacja. Ja doczekałem, ja chciałem sprawy spytać i dowiedzieć się, kto konkretnie, kto imiennie, no takiej odpowiedzi nie uzyskałem. I również z niepokojem przyjąłem informację pana ministra, bodajże oficjalnie to ukazało się w programie Tydzień 8 listopada, gdzie pan minister informował również o tej piątce, o tej słynnej ustawie. I to mnie troszeczkę zaniepokoiło, że wraca się, że znów grupa posłów wraca i będzie pisała nowy projekt tej ustawy. No i ja chciałem wczoraj między innymi w Senacie
gdyby pan minister obecny był, rozmawiać o tym. W mojej ocenie znów w złym pomyśle, bo przecież wiemy, że 3-4 dni temu wypowiedział się na ten temat pan prezydent Andrzej Duda, że jeżeli ta ustawa trafi do pana prezydenta, to na pewno ją zawetuje. Zdecydowanie tak powiedział, co dla mnie było bardzo budujące i pocieszające, prawda? Natomiast tak jak mówię, temu panu, który zadał to pytanie, nie odpowiem, bo sam nie wiem. Mają tylko z przekazu informację, że była to grupa posłów. Czy właśnie ta wypowiedź prezydenta Dudy, gdzie no, zaatakował, nazwał to błędami, tam te dwie ostatnie decyzje Prawa i Sprawiedliwości, nie jest atakiem takim bezpośrednim właśnie na przywództwo Jarosława Kaczyńskiego? Czy tak nie odebrał pan senator tych słów prezydenta? Nie, no akurat ja tak nie odbieram. Ja myślę, że bardziej pan prezydent Duda chce w sposób odpowiedzialny i uczciwy realizować to, co obiecywał w kampanii wyborczej. Ja jeździłem z panem prezydentem po Kujawach tutaj, prawda, po Kujawach, bo gdzie wizytował pan prezydent, jeszcze jeździł po całej Polsce i tu padały te obietnice, że zawsze będzie bronił, zawsze będzie stał za słusznymi sprawami, za słusznymi ustawami takimi, które służą w sposób taki, jak powinny, a będzie wetował i myślę, że tutaj bardziej jest realizowanie albo dotrzymywanie słowa przez pana prezydenta, a nie tutaj sprzeciwianie się ekipie rządzącej, ja tak to bym określił. Także tutaj to ja bardzo przyjąłem bardzo pozytywnie i bardzo się ucieszyłem, bo to było i również i dla mnie wsparcie, bo ja dalej, jeżeli ta ustawa będzie próba tej ustawy wprowadzenia pod kolejne procedowanie i zostanie ten zapis najgorszy, który nie weczy wszystko, tylko czyli ten ubój rytualny podzielony w tej chwili, dla mnie zupełnie niezrozumiale, podzielony, że drobiarze mogą, a tutaj jeżeli chodzi o bydło, to nie, czyli on będzie dalej rujnował, no to ja będę w dalszym ciągu przeciwko tej ustawie, ale myślę, że tu uda się jakoś powstrzymać ten zły bieg, to złe myślenie. Ale panie senatorze, prezydent Andrzej Duda jednak powiedział, że jest za likwidacją polskiego przemysłu futrzarskiego. Jak pan to ocenia? Polscy rolnicy z tej branży powinni się... Ale że to nie zrozumiałem, że kto jest za? Nie zrozumiałem. Pan prezydent powiedział, że jest za likwidacją polskiego przemysłu futrzarskiego. Jak pan to ocenia? Tego akurat nie usłyszałem, ale myślę, że ja bym powiedział inaczej, że ani nie potrzeba być za, ani zbyt bardzo popierającym przemysł futrzarski. Ja uważam, że tego tematu nie powinniśmy w ogóle dotykać w tej ustawie. W ogóle dotykać, dlatego że wiele czynników składa się na powodzenie tej formy produkcji, czyli systemu futrzarskiego. Teraz widzimy odejście, jeżeli chodzi o modę, więc tutaj spada popyt na skóry, więc samoistnie ten rynek musi się regulować. Dalej, kolejna sprawa, która tutaj budzi niepokój, mianowicie przenoszenie koronawirusa, prawda, przez norki. No, widzimy, co zrobiono w Belgii, prawda, podjęto tą drastyczną decyzję. Więc uważam, że tu wiele czynników sprawia, że ta produkcja futrzarska może spotkać różny los, prawda? Ja jak najlepiej życzę, ale myślę, że powinniśmy pozostawić. To jest tą produkcję zaangażowane bardzo wiele tysięcy miejsc, osób pracujących, prawda? Są określone dochody, te norki są naturalnymi utylizatorami, wiemy, jakie korzyści płyną dla nas wszystkich, dla nas Polaków, prawda? Więc myślę, że chyba nawet do końca nie wierzę w tą intencję, że pan prezydent tak kategorycznie stwierdził, że jest przeciwko, bo nigdy nie słyszałem tego od niego. Nigdy nie słyszałem. W każdym razie ja uważam, że tutaj byśmy wyrządzili wielką krzywdę, gdybyśmy byli za zlikwidowaniem produkcji włóczarskiej, produkcji zwierząt futerkowych. Agnieszka, a ja podziwiam Jarosława Kaczyńskiego za silny charakter. Mało kto by się nie ugiął pod taką presją. To, co się dzieje teraz w Polsce, to nie tylko wina obecnego rządu, tylko wszystkich polityków. Jakby pan skomentował ten głos naszej słuchaczki?
No tutaj jestem zaskakiwany. W każdym razie ja mogę tylko tyle odpowiedzieć. Moje zdanie o panu prezesie było ciągle jest jednakowe. Jest to wybitny mąż stanu. Ja go podziwiam. Podziwiam jego odporność psychiczną przy tylu atakach różnych, nieraz i słusznych, ale w większości nie. Ja podziwiam, że ten wybitny mąż stanu postury nikłej to obciążenie wytrzymuje i jest w stanie dalej funkcjonować. Mamy również krytyczny głos. Marian Wiśniewski. Mnie jednak denerwują te przepychanki w Prawie i Sprawiedliwości, bo jest pandemia, ludzie chorują, umierają, a oni skupiają się na tym, czy pan Kaczyński zechce, czy nie zechce przywrócić do swych łask poszczególnych posłów. Co by pan powiedział naszemu słuchaczowi? Że go rozumie, że tego akurat pana rozumie. Uważam, że te sprawy no nie powinny mieć miejsca. Tak jak powiedziałem na samym początku, że uważam, że decyzja o zawieszeniu była niesłuszna i w mojej ocenie niesprawiedliwa. Dlatego tu rozumiem słuchacze, że powinniśmy się zająć tymi sprawami, o które wskazuję, prawda? Także tyle mogę w tej sprawie. Jeśli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, to rzeczywiście powiedział: zostawmy sprawę zwierząt futerkowych na boku. Fermy zwierząt futerkowych są dotkliwe, ale to kwestia godnego potraktowania tych ludzi, którzy prowadzą tę działalność gospodarczą. Oczywiście jestem za zlikwidowaniem tego, ale trzeba tym ludziom wypłacić godziwe odszkodowania. To jest cytat z prezydenta Andrzeja Dudy odnośnie. Tutaj już to brzmi zupełnie inaczej. Bardzo ale jednak prezydent jest za zlikwidowaniem ferm futerkowych. Takie rozważania były prowadzone również i w Senacie, i w Sejmie, ale za godziwą rekompensatą, prawda? Za godziwą rekompensatą taką, żeby po prostu ci ludzie otrzymali to, co się należy, prawda? Ale te rekompensaty są olbrzymie, jak wszyscy wiemy, to są miliardowe wypłaty, więc pytam się, ja jestem przeciwnikiem, więc pytam się w tym trudnym okresie, gdzie każda złotówka potrzebna jest na inne cele, czyli te, które przeżywamy z pandemią. Ja uważam, że to by było niecelowe działanie. I tak do końca przecież rozmawialiśmy o tych rekompensatach. Nawet było to zapisane w tej ustawie, która już jak gdyby nie istnieje, tej ostatniej. Ale nie wskazywano źródła ewentualnie znalezienia środków na pokrycie tych dużych rekompensat. Panie senatorze, czyli nie odchodzi pan z partii Prawo i Sprawiedliwość? Nie, ja zawsze podkreślam to. Nigdy nie miałem takiego zamiaru. Ja bardzo ciężko pracowałem przez 20 lat, będąc senatorem. Dzięki temu, cieszę się jakimś tutaj maleńkim przynajmniej autorytetem na Kujawach, prawda, na Kujawach, gdzie dowodem na to był ten wynik wyborczy, prawda, tu zakończony sukcesem, gdzie udało się, prawda, wygrać z potęgą moich przeciwników. Ja nie odejdę, chyba że zostanę zmuszony, prawda, jakimiś strasznymi decyzjami, ale mam nadzieję, że takich nie będzie, że teraz czekają nas już czasy lepsze, jeżeli chodzi o te sprawy, które niedawno przeżyliśmy. Także na pewno nie mam takiego zamiaru odejść i dalej będę realizował i stał za słusznymi sprawami tak w rozumieniu takim, że one, że tego oczekują Polacy, prawda? Po to jesteśmy, żeby pracować dla dobra wszystkich. I tego panu życzymy. Dziękujemy serdecznie za kolejną rozmowę. Senator Józef Łyczak z Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. A teraz przed państwem poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Wesoły. Rozmowę z nim przeprowadziliśmy przed ogłoszeniem decyzji władz partii o jego odwieszeniu. Rozmawiał redaktor Tymoteusz Chojecki. Prosimy bardzo i wracamy po tym materiale. Teraz jest z nami pan Marek Wesoły, zawieszony poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy pana posła bardzo serdecznie. Witam pana redaktora, witam państwa.
Panie pośle, dzisiaj Polskę obiegła informacja, że poseł Kołakowski ogłosił, że odchodzi z PiS, zakłada nowe koło. Pan przed kilkoma dniami mówił też o tych ostatnich wydarzeniach, że może to być koniec partii. Czy pan poseł także planuje odejście z Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, nie mam takich planów na obecną chwilę, na obecną godzinę. Ciągle czekam na decyzję mojej macierzystej partii o tym, abym został odwieszony. Mam nadzieję, że to nastąpi niebawem, no ponieważ ten stan, w którym ja się znajduję, czy znajdują się posłowie zawieszeni właśnie, może doprowadzać do takich sytuacji, do których doprowadził w przypadku pana posła Kołakowskiego. To zniecierpliwienie i takie jakieś poczucie niesprawiedliwości no, może skutkować tego typu decyzjami. Co musiałby zrobić prezes Kaczyński, kierownictwo partii, żeby przekonać pana do pozostania w PiS-ie, czy jak pan myśli na przykład pana Kołakowskiego, żeby pozostał w Prawie i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, ja jakby takich rozmów nie prowadziłem. Z prezesem się nie spotkałem w ogóle, więc jakby tutaj ciężko mówić. Spotkałem się tylko raz, aby wyjaśnić swoją postawę z przewodniczącym klubu. Więc jakby tutaj nie stawiam warunków. Myślę, że partia Prawo i Sprawiedliwość po głosowaniach w Senacie przyjęła do wiadomości, że ustawa, która została zaproponowana przez młodzieżówkę PiS-u, stworzona przez młodzieżówkę PiS-u, gdzieś autoryzowana przez prezesa, no nie jest dobrą ustawą i należy ją co najmniej zmienić w dużym stopniu, jak nie wycofać się z niej w ogóle, więc rozumiem, że ten warunek na dzisiaj jest spełniony, ta ustawa poszła do jakichś dalszych prac, czy też do, jak to wypowiedział się jakiś polityk PiS-u wysoko postawiony, że to trafiła do tak zwanej zamrażarki na razie, więc jakby rozumiem, że prace nad nią trwają i to nasze zawieszenie na dzień dzisiejszy jest po prostu już, nie powinno być, ta kara nie powinna być dalej, nie powinna być miejsca, no bo gdzieś tam rozumiem, że partia uznała fakt, że coś jest nie tak, więc jakby no czekam na decyzję. Nie ukrywam, że ten czas oczekiwania jest takim czasem złym dla nas posłów, ale też dla całej prawicy, bo to takie zawieszenie jest, no, jak pan widzi, u części posłów jest frustrujące. No właśnie, panie pośle, jak to jest z tą piątką, bo powiedział pan, że zresztą tak też rzeczywiście pisowcy politycy wysoko postawieni mówili, że trafiła do zamrażarki, no ale jednocześnie ma być procedowana nowa piątka, gdzie podobne zapisy mają być wprowadzone, co w tej pierwszej. Jaki pomysł za tym stoi, za postępowaniem Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie? Nie będę komentował tego, czy coś ma być procedowane, bo nie widziałem na oczy żadnego nowego pomysłu tej nowej ustawy, więc trudno mi się odnosić. Mam nadzieję, że kierunek, który został przyjęty w tej pierwszej, będzie absolutnie niepodtrzymany i nie będzie miało miejsca takie zapisy, które tam były i które spotkały się nie tyle z postawą posłów, taką dosyć negatywną co do tych zapisów, ale z postawą naszych wyborców, rolników, ale nie tylko rolników, branży mięsnej, również zwykłych ludzi, którzy posiadają zwierzęta, że te zapisy są za daleko idące i to jest przede wszystkim argument dla tego, aby nie procedować tej ustawy, ponieważ nasi wyborcy, którzy na nas głosowali, z tą ustawą się nie utożsamiają, są przeciwni tej ustawie, a my powinniśmy słuchać głosu wyborców. Panie pośle, zapytam, jak pan myśli, co zdecydowało, że dzisiaj poseł Kołakowski zdecydował się ogłosić tą decyzję, czy zaszło coś, no bo mówiło się już od dosyć dawna, pan minister Ardanowski mówił, że będzie odchodził.
co dzisiaj się stało, jakie pan ma pomysły w tej sprawie? Panie doktorze, ciężko mi to jakby też komentować, ponieważ jakby byłem 2 tygodnie też zarażony COVID-em, na kwarantannie chorowałem, więc jakby nie interesowałem się tu były ważniejsze sprawy dla mnie niż ta scena polityczna, kiedy się choruje i myśli się o innych rzeczach. Teraz dopiero jestem drugi dzień po kwarantannie, drugi dzień funkcjonuję. I to też dla mnie troszeczkę zaskoczenie, ta decyzja posła Kołakowskiego, czy też kilku posłów, o których się mówi. Ale tak jak mówię, ja już się wypowiadałem gdzieś tam przy okazji uczciwie i gdzieś w taki sposób, jak ja do tego podchodzę, że jeśli stan tego zawieszenia u posłów, którzy moim zdaniem stanęli w obronie naszego elektoratu, jeśli ten stan tak długo będzie trwał, to doprowadzimy do sytuacji takiej, która stała się dziś. Uważam, że nie powinniśmy jako Prawo i Sprawiedliwość pozostawiać tych posłów w tym zawieszeniu, ponieważ nawet jeśli oni złamali dyscyplinę, jeśli ja złamałem dyscyplinę, to już jakieś gremium w PiS-ie powinno się zająć tym, czy te złamanie dyscypliny było rzeczywiście wystąpieniem przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko linii Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości, bo w moim przekonaniu nie było. I w moim przekonaniu złamaliśmy dyscyplinę, broniąc zapisów i tego, co obiecywaliśmy w kampaniach wyborczych. Panie pośle, powiedział pan, że przeszedł pan COVID-19. Mógłby pan powiedzieć kilka słów, jak wyglądała u pana ta choroba, jak się pan teraz już czuje? No, choroba jakby tutaj, to jest ciężka choroba. No, człowiek jest naprawdę, to grypa to jest razy dwa, razy trzy, w zależności od organizmu. Przechodziłem to w sposób średni, powiem, bo byłem bardzo osłabiony, w ogóle gorączka, takie osłabienie, brak apetytu. Trwało to prawie, że 2 tygodnie, cały ten cykl. Poczułem się dopiero lepiej w ostatnich dniach, dwóch, trzech z tych 2 tygodni. Na szczęście nie miałem tych duszności, u których niektórych osób takie objawy występują. Teraz pozostał mi taki kaszel pod koniec, więc jakby też patrzę i sprawdzam, czy czasem nie ma jakichś powikłań, więc jakby te badania muszę jakieś przeprowadzić dodatkowe. Ale naprawdę choroba, proszę Państwa, nie wybiera. Wszyscy myślimy, że nas ominie, a jeśli sobie myślimy, że jeśli nas spotka, to my to przejdziemy łagodnie. Myślę, że trzeba na siebie uważać. Chronimy się, bo naprawdę nie wiemy, jak kto z nas przejdzie tą chorobę. Jest to zdradliwy wirus i te wszystkie obostrzenia, które są trudne dla nas wszystkich, ja też jakby do tego podchodzę w sposób taki, że te wszystkie obostrzenia są trudne i one dzisiaj wiele złego czynią i w gospodarce, i w naszych umysłach, w naszej psychice, ale proszę Państwa, nie ma innego wyjścia. Musimy zrobić to w naszej mocy, aby siebie ochronić, ochronić naszych bliskich, doczekać do momentu, kiedy ta choroba osłabnie i dopiero wtedy będziemy mogli powoli wracać do normalnego funkcjonowania, a dzisiaj jak tylko możemy, to starajmy siebie i chronić siebie, chronić naszych najbliższych sąsiadów, rodzinę, no bo nigdy nie wiemy, kto jak przejdzie tą chorobę, a proszę uwierzyć mi, to nie tylko moja opinia, że choroba jest trudna do zniesienia w sposób taki ludzki. Co pan myśli o tych różnych środowiskach, które twierdzą, że nie wiem, epidemii nie ma, że to jakaś plandemia, że wirusa nie ma, albo że jak jest, to jest jakiś niegroźny, że maseczek nie ma co nosić, bo tam jakoś ograniczają wolność i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ja powiem szczerze, nie mogę się nadziwić, jeśli ktoś chce na tym w opinii publicznej, czy też w przestrzeni publicznej zrobić jakąś furorę, bo głosi takie kontrowersyjne hasła, to myślę, że to nie czas i nie miejsce na takie, to trzeba nazwać, to są głupoty.
rozejrzyjmy się wokół. No, ja w moim ostatnich dwóch tylko dniach, kiedy wyszedłem z domu, co najmniej z dwie osoby, które znałem i które bym w życiu nie powiedział, bo nawet wiekowo nie były tak zaawansowane, zmarły na COVID, więc jakby, no jeśli ktoś mi mówi, że to jakiś wymysł, no to no może niech zacznie na te pogrzeby chodzić i może wtedy zrozumie, że to nie jest żaden wymysł, tylko życie i coś, co ludzkość spotkało i musimy się z tym zmierzyć. To jest rzeczywistość. Jakkolwiek byśmy ją nie odganiali, to ona taka jest i nabierzmy względem niej pokory, bo tylko tak możemy się też jakoś bardziej przed nią uchronić. Panie pośle, dziękuję panu bardzo serdecznie za ten głos. Mam nadzieję, że dojdzie pan do pełni sił i rzeczywiście tą chorobę będzie pan już miał za sobą. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam państwa serdecznie. W imieniu całej redakcji życzymy zdrowia panu posłowi Wesołemu. Co byś chciał przekazać do tych wszystkich, którzy chorują na COVID-19? Myślę, że tutaj ten apel posła Wesołego był bardzo, bardzo taki ludzki, taki trafny. On nie mówił z pozycji posła, z pozycji polityka czy jakiegoś takiego człowieka, który teoretycznie rozmawia o COVID-zie, ale widać, że to jest człowiek zbolały po chorobie. Jeszcze kaszle. Dziękujemy bardzo, że zechciał pan poseł, pomimo jeszcze wycieńczenia po chorobie i tych niektórych trwających objawów, spotkać się z nami i zabrać głos. Myślę, że taki apel może być bardzo, bardzo skuteczny do przekonania nie tych takich, którzy tam fanatycznie czy może nawet agenturalnie rozsiewają te fałszywe informacje na temat COVID-u, ale do tych Polaków takich wahających się. Tu mieliście człowieka, który właśnie to przeszedł i to nie najciężej, bo pan poseł mówi, że płuca nie były zaatakowane tak ciężko, nie miał tych objawów duszności, niemożliwości złapania oddechu, konieczności respiratora. Nazwał swój przebieg choroby średnio ciężkim, a i tak mówi, że było to dla niego tak ciężkie przeżycie, że nawet zapomniał o polityce. Zobaczcie, poseł mówi, że kiedy zetknął się z tą chorobą, to przestał przez ponad 10 dni śledzić tam bardzo szczegółowo te wydarzenia polityczne. Także to pokazuje, że rzeczywiście tu pojawia się też walka o życie i strach o życie w tej chorobie. Także dziękuję za to świadectwo. Ta ocena tego, co robi na przykład środowisko polityczne Konfederacji, jeszcze dzisiaj pan Braun, towarzysz zwykły, onucnik w Sejmie, chodzi bez maseczki i propaguje dalej tę ruską linię funkcjonowania, czyli zaprzeczanie temu, że właśnie dystans, że noszenie maseczek to jest praktycznie jedyna broń, jaką dzisiaj... Niech porozmawia ze swoim kolegą z formacji, panem Dziamborem, leży w szpitalu, też ciężko znosi. Płuca podobno są w bardzo złym stanie, przyznał to już w mediach społecznościowych. Pan poseł Wesoły te działania ludzi typu właśnie towarzysz Braun nazwał głupotą. I to jest delikatne określenie. Zresztą widać, że Polacy poznali się już na tych sztuczkach onucowych i notowania Konfederacji lecą na łeb, a notowania Bosaka to już przebiły dno. Bo w ciągu paru dni jego tam jakiś poziom zaufania spadł o ponad 10%. Z 20 kilku na chyba 13. To z tymi kobietami z błyskawicami on się teraz może mniej więcej równać. Wróćmy do tematów politycznych, jeśli chodzi o sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy.
Według PAP-u jednak poseł Wesoły nie odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. Czy zaczyna się taki polityczny targ w tym momencie? Poseł Lech Kołakowski podjął decyzję o tym, że odchodzi z PiS-u. Tutaj jednak senator Józef Łyczak na naszej antenie ma nadzieję, że tę decyzję odwoła i wróci do partii. Co byś powiedział tym posłom, którzy zostali odwieszeni wczoraj przez kierownictwo partii? Co oni teraz powinni zrobić według ciebie? Po pierwsze, powinni uznać, że to nie dzięki Kaczyńskiemu zostali odwieszeni, tylko dzięki posłowi Kołakowskiemu. Tak uważasz? No oczywiście, to nie jest trudne do zauważenia. Tu poseł Zawiślak to potwierdził, że nie było żadnych rozmów, żadnych tu jakichś sygnałów czy prób pojednawczych, tylko dowiedział się znowu z mediów, że jest odwieszony, że rano poseł Kołakowski powiedział, że odchodzi i zakłada to koło poselskie, być może w przyszłości klub. I od razu po kilku godzinach Jarosław Kaczyński nakazał odwieszenie tych wszystkich 13 posłów, za wyjątkiem dwóch. Także oni zawdzięczają. Po to, żeby nie odeszli z partii? Żeby nie odeszli. Także widać tutaj potraktowanie tej sprawy bardzo instrumentalnie przez Jarosława Kaczyńskiego. No wręcz takie... tak ordynarne, że to, jakby to powiedzieć, to tak jakby napluć twarz tym posłom, nie? Że praktycznie potraktowani zostali jak takie dzieci, które można albo przestraszyć, albo przekupić, nie? Bardzo mi się nie podoba ten sposób, zresztą pytałem przed chwilą senatora Łyczaka, bardzo mi się nie podoba ten taki jakiś, no bardzo taki niezdrowy sposób zarządzania całym tym klubem i całą partią. A tak jak mówiliśmy, senator Jackowski powiedział, że ta kultura zastraszania, pohukiwania już w Zjednoczonej Prawicy nie działa. No właśnie, jakbyście państwo zauważyli, to ja to samo też mówiłem wczoraj, że tu się coś zmienia, że część posłów Prawa i Sprawiedliwości dojrzało do takiej jakiejś podmiotowości. Już nie chcą być przedmiotami w dworskich rozgrywkach Jarosława Kaczyńskiego, ale chcą być reprezentantami obywateli, którzy na nich głosowali. Chcą też służyć dobru, tak jak rozumieją, w swoim sumieniu czy w wartościach, które podzielają, i zaczynają działać, można powiedzieć, samodzielnie, a nie jako takie elementy partii. Nie? To jest bardzo cenne zjawisko, można powiedzieć, na scenie politycznej. Stąd wielki szacunek dla ministra Ardanowskiego, dla posła Kołakowskiego, że oni przecierają szlak. Tu senator Jackowski też właśnie w podobnym tonie się wypowiada. Ja mam nadzieję, że z tego pojawi się jakaś taka nowa jakość polityczna w PiS-ie. Na to mam nadzieję. To jest, bo oprócz takich gierek, tam kto w której ławce, w którym kółku sobie siądzie, no to tam jest niewielka wartość, ale gdyby rzeczywiście zmieniło się to takie odziedziczone po komunistach, po PZPR-ze, takie traktowanie, tu jest komitet centralny, a my wszyscy ruki po szwam, bo nas rozstrzelają. No teraz to nie rozstrzeliwują, ale tam wyrzucają z klubu, zabierają te różne ewentualnie synekury w spółkach Skarbu Państwa, wyrzucają żony z pracy, o tym senator Jackowski mówił już parę tygodni temu, także w naszej telewizji. Także no, to są metody ubecko-komunistyczne, które stosuje Prawo i Sprawiedliwość w odniesieniu do swoich posłów. Do swoich posłów, nie do opozycji, przypominam. Oni stosują te ubeckie metody do swoich posłów. Vivaldi pisze, najpierw odnowa moralna narodu, inaczej nic się nie zmieni, będzie tylko gorzej. No właśnie dlatego o tym mówię, że tu nie takie przetasowania, nie nowe wybory, ale nowa jakość, jeśli chodzi o dojrzałość moralną i takie poczucie godności tych posłów. Oczywiście, no bardzo bym chciał, żeby oni zaczęli, że tak powiem, prosto z Biblii czerpać swoje wartości, godność i tak dalej, i tak dalej. No a na razie mamy to, co mamy, i ja już jestem, no, że tak powiem, optymistycznie nastawiony. Myślę, że już taki proces tego traktowania z buta ludzi w Prawie i Sprawiedliwości się skończy. I tylko teraz, można powiedzieć, nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą. Nie wiem, czy wie Jarosław Kaczyński.
Poseł Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości wczoraj mówił na naszej antenie, że parlament nie stwarza przyszłości dla indywidualistów. Jeżeli możemy, to pokażmy fragment tej rozmowy i wracamy za chwilę. Ja jestem człowiekiem zgody i uważam, że trzeba rozmawiać, trzeba szukać porozumienia, uznać jakieś częściowe racje, które każdy z nas w dyskusji pewnie przedstawia, ale z drugiej strony być gotowym na uznanie racji drugiej strony. I też zwracam uwagę, że życie, działalność polityczna, parlament nie stwarza wielkiej przyszłości dla indywidualistów, dla solistów, no bo zawsze trzeba szukać jakiejś większości. Dlatego też ten argument pragmatyczny przytaczam, przekonując do tego, że moim zdaniem nie wszystko jest stracone, trzeba rozmawiać, bo przed nami wielkie wyzwania związane na przykład ze sprawami dotyczącymi, nie wiem, edukacji, szkolnictwa wyższego. Jest wiele obszarów, w których ta dyskusja między, można powiedzieć obrazowo, światem tradycyjnych wartości, a takim lewicowo-liberalnym postępem się rozgrywa. No jeśli będziemy się dzielić, to na pewno nie będziemy w tych sporach skuteczni. Całość tej rozmowy na naszym kanale, a także na Facebooku. Również polecamy artykuły na idźpodprąd.pl. Poseł PiS, właśnie poseł Wróblewski, tłumaczy się ze słów Kaczyńskiego, że poza Kościołem katolickim jest tylko nihilizm. Również Lech Kołakowski w Idź Pod Prąd TV nie chce przedterminowych wyborów. Będziemy wdzięczni za podanie dalej tych artykułów na idźpodprąd.pl. Jeśli pozwolisz, to chciałem jeszcze wrócić do wypowiedzi posła Wróblewskiego, bo no, obiema rękoma podpisuje się pod nią. Naprawdę to jest człowiek o wysokiej takiej kulturze politycznej, kulturze osobistej. W takim sensie, że też rozumie, chociaż jego przekonania religijne są dalekie od moich, to jest, zdaje się, taki, nie wiem jak go nazwać, konserwatywny katolik, chyba to, tu by się nie obraził pan poseł za takie określenie. Czyli no, ja konserwatywny protestant, to w sprawach, jeśli chodzi o zbawienie, w sprawach Kościoła mamy diametralnie różne opinie, ale w tych sprawach związanych z państwem, z Polską, z tym jak ją naprawić, jaka potrzebna jest teraz szeroka koalicja różnych ludzi, o różnych poglądach na obszary życia duchowego, tam można powiedzieć wojskowego, gospodarczego, że musimy teraz szukać jakiegoś takiego wspólnej płaszczyzny, nie powiem platformy, bo to się jest Platformą Obywatelską. Zdecydowanie. Wspólnej płaszczyzny, żeby uratować naszą cywilizację. Ale czy ta wspólna płaszczyzna, nie mówiąc platforma, jest możliwa z Jarosławem Kaczyńskim u steru? W moim przekonaniu nie, ale mogę się mylić. Chciałbym się pomylić, przecież kiedyś krzyczałem też Jarek, Jarek w 2010 roku. Chodziłem z takim wielkim transparentem, gdzie Jarek tam na koniu pokonywał smoka i tak dalej. Tu nasz przyjaciel, rysownik nasz i wielu innych konserwatywnych periodyków, Arkadiusz Gacparski ze Szczecina. Niestety już nie ma go wśród nas, zmarł parę lat temu i jego brak widać, tu nikt nie zastąpił go. Te jego karykatury naprawdę są ponadczasowe. Możecie je zobaczyć w galerii na naszej stronie. Sam chodziłem z takim transparentem na miesięcznicach smoleńskich, przemawiałem przez, myślę, półtora roku albo i więcej, już nie pamiętam. Także kiedyś miałem takie nadzieje, że to właśnie Jarosław Kaczyński zbuduje szeroki obóz patriotyczny. Niestety, kiedy Jarosław Kaczyński doszedł do władzy, no to już same rozczarowania. Wołaliśmy: Jarosławie, zerwij te powiązania z okrągłym stołem, czyli z umową katolickich biskupów i zbrodniarzy komunistycznych, nie?
Potem była ta fronda prezydenta Dudy, którą zaakceptował, być może nawet reżyserował Jarosław Kaczyński, bo dał go jako kandydata na kolejne wybory. Te różne niezbyt przychylne gesty w stosunku do Stanów Zjednoczonych, samego Jarosława, bo nie mówię o Dudzie, czy jakieś takie właśnie gesty w stosunku do pani Merkel, spotkania potajemne z nią. To wszystko zaczęło brzydko śmierdzieć, a później to zblatowanie polityki PiSu z Kościołem rzymskokatolickim w tych kilku wypowiedziach, bo to nie była jedna. Tu możecie zobaczyć moje takie, powiedzmy, potyczkę słowną z posłem Wróblewskim, kiedy go właśnie o to pytam, bo poseł Wróblewski przedstawia właśnie taką wizję jagiellońską, czy z czasów Złotego Wieku I Rzeczpospolitej, gdzie tu wszyscy razem z różnych stron przychodząc walczymy wspólnie o dobro Polski. Ja mówię, ale przecież Jarosław Kaczyński sam odciął wszystkie te niekatolickie środowiska. Pokażmy ten fragment rozmowy z dnia wczorajszego. Jeżeli reżyserka ma ten wycinek, to prosimy bardzo. Pastor Paweł Chojecki kontra poseł PiS Wróblewski. Powiedział pan o różnorodności w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No to ja chciałem zapytać, jest kilka wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, gdzie on jasno mówi, że jest tylko Kościół katolicki i poza Kościołem katolickim jest nihilizm. To gdzie polscy protestanci mogą znaleźć miejsce w PiSie, jeśli jest taka deklaracja szefa PiSu? Ja myślę, że ta wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie odnosiła się do protestantów, tylko raczej odnosiła się do tego takiego sekularnego sposobu myślenia, który w ogóle wszelką religię, niezależnie od tego, czy to chrześcijaństwo, czy nawet inne myślenie religijne, i mówiąc już o różnicach między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, chciałaby wypchnąć poza margines życia społecznego. Także nie jestem wprawdzie rzecznikiem prezesa, ale chciałem uspokoić wszystkich protestantów prawosławnych, że nie tak należy rozumieć. Myślę, tą, ja w każdym razie tą wypowiedź rozumiem inaczej. Jeśli są środowiska protestanckie czy prawosławne, oczywiście są nie tylko pod względem praw obywatelskich w pełni równoprawne, ale przecież w wielu sprawach, w szczególności w tych sprawach światopoglądowych dotyczących życia, rodziny, mamy bardzo podobne, jeśli nie tożsame zdanie. I wokół tej jedności, która dotyczy tych spraw najważniejszych, musimy rozmawiać o Polsce i rozmawiać o kolejnych latach w naszym kraju. Całość na naszym kanale i na Facebooku. Tak jak mówiłam, polityczny targ trwa. Lech Kołakowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który wczoraj ogłosił swoją decyzję o odejściu z partii, mówił o tym również na naszej antenie, dzisiaj rozważa pozostanie w partii. Powiedział: rozmawiałem dziś z Jarosławem Kaczyńskim. Sprawa mojej obecności w partii jest otwarta. Czytamy na portalu wpolityce.pl, jak ocenisz To właśnie te słowa. Dlatego powiedziałem, że Jarosław Kaczyński nie nadaje się do prowadzenia tak szerokiej formacji politycznej już w fazie zwycięstwa wyborczego i w fazie poszerzania bazy wyborczej, bo może on i dobry był na ten czas walki o władzę. Tu senator Łyczak go chwalił, że on rzeczywiście tam wytrzymał tam wiele tych ciosów, rzeczywiście wiele porażek wyborczych. Przecież to była seria, nie pamiętam, 8 czy iluś wyborów, w których Prawo i Sprawiedliwość wszystkie dostawało łomot. Albo przez fałszerstwa wyborcze 2014, albo przez propagandę mediów i jakąś niewiarę większości Polaków w tę formację polityczną. Także na czas takiej walki o władzę być może te metody Jarosława Kaczyńskiego były skuteczne, ale teraz widać, że partia się sypie od wewnątrz. Nawet jeśli poseł Kołakowski zostanie, to sprawa posła ministra Ardanowicza,
Chrzanowskiego jest otwarta. Tu senator Łyczak mówi, że właśnie w tej chwili trwają rozmowy. Także Kaczyński się przestraszył, poważnie się przestraszył. Ja mówiłem parę miesięcy temu, dwa miesiące temu, kiedy to zawieszenie się stało, że Jarosław Kaczyński za wszelką cenę będzie chciał nie dopuścić do powstania kolejnej takiej frakcji wewnętrznej. Jarosław Kaczyński zaczął działać bardzo zdecydowanie. Lech Kołakowski przyznał, że na korytarzu minął się z innym zawieszonym posłem PiS, Janem Krzysztofem Ardanowskim. Mówił także, że jest zadowolony z tej rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim. Padły bardzo ważne argumenty z obu stron i dodał, że na tę rozmowę czekał pół roku. No właśnie, pół roku. Czyli zobaczcie, dopiero jak pan poseł Kołakowski, powiedział, że tak powiem, z partii, mocno przywalił pięścią w stół, to zaraz Jarosław Kaczyński dla niego znalazł czas. Czyli to pokazuje, że po dobroci z Jarosławem Kaczyńskim nie można rozmawiać. Tylko trzeba mu zasadzić kopa, no to on wtedy, że tak powiem, a to już cię bardzo szanuję. Nie? To jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia styl. To jest absolutnie nie do przyjęcia styl, bo on, można powiedzieć, szanuje tylko silnych, którzy go skopią, a nie rozmawia z ludźmi, którzy próbują w jakiś sposób delikatniej do niego docierać, apelować, postulować i tak dalej, i tak dalej. Sam tego doświadczyłem. Przecież pamiętacie państwo naszą batalię, żeby właśnie środowiska konserwatywno-liberalne, czyli wtedy Unia Polityki Realnej, weszła w jakiś luźny, ale jednak trwały sojusz z Prawem i Sprawiedliwością, no to nas spychano, bo my po dobrociśmy chcieli, nie? I właśnie dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu i niewykorzystaniu tamtej szansy z lat 2009-11-12 jeszcze była otwarta ta szansa, powstała Konfederacja i stąd teraz PiS ma kłopoty. To zawdzięczacie, drodzy przedstawiciele PiS-u, tylko i wyłącznie Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego głupocie politycznej. No oczywiście tam poseł Czarnecki mu podpowiadał, no ale to już jednak mimo wszystko odpowiedzialność główna spada na samego Jarosława. Przecież i spotkanie zorganizowałem z prezesem UPR-u i Jarosławem Kaczyńskim i z panem Lipińskim, tam przynajmniej kilkukrotnie rozmawialiśmy o tym sojuszu. Nie, my z lewakami wolimy SLD, no więcej nam da niż wy, ile wam dacie, tam 1-2%, no to teraz macie, nie myślicie przyszłościowo. To było oczywiste, że młodzi Polacy pójdą w kierunku właśnie myślenia wolnościowego w dużej części. Jarosław i wtedy, 10 lat temu, był czas, żeby zagospodarować w ramach szerokiej koalicji właśnie ten elektorat. Co zrobił Jarosław Kaczyński? Zmarnował szansę i teraz mamy pasztet, ruski pasztet, targowice mamy w Sejmie. Także to jest zasługa głupoty i nieprzewidywalności Jarosława, znaczy braku zdolności do przewidzenia przyszłości Jarosława Kaczyńskiego. Także ja podtrzymuję swoje zdanie. Misja Jarosława Kaczyńskiego się skończyła. On już dalej będzie niszczył, można powiedzieć, zaplecze polskiej prawicy. Będzie niszczył wewnętrznie PiS i będzie skłócał, obrzydzał Prawo i Sprawiedliwość większości Polakom. Chyba, że zmieni się Jarosław Kaczyński. Nawrócenie jest możliwe, no ale to chciałbym niegdyś mówił zobaczyć w Lublinie o Konfederacji Warszawskiej, która dotyczyła swobody wyznania w Rzeczpospolitej. Mieliśmy nadzieję, że taką swobodę różnych środowisk w Polsce będzie przeprowadzał Jarosław Kaczyński. Na razie, niestety, na razie rząd, w którym jest Kaczyński, odmawia na przykład naszemu Kościołowi prawa równoprawnego funkcjonowania w Polsce. Także to są czyny, no a reszta to tylko pustosłowie. Sytuacja związana z moim członkowskiem jest sytuacją otwartą. Będzie ta decyzja podjęta po kolejnej rozmowie, mówił dziennikarzom poseł Kołakowski. Widać, że sprawa jest otwarta. My się już musimy z państwem żegnać na teraz, ponieważ o 18:00 program Którędy do Nieba, czy Jan Paweł II przestanie być świętym, i 19:00 serwis informacyjny. Dziękuję serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim i państwa gościem. Dziękuję tobie i dziękuję bardzo państwu. Do zobaczenia. Często się zastanawiam, dlaczego w Polsce tacy religijni katolicy tak źle znoszą
ludzi innych religii, czy takich Polaków, którzy na przykład wybierają wiarę protestancką, czy jeszcze jakąś inną, czy też wybierają agnostycyzm, czy odrzucają katolicyzm. Dlaczego to jest z takim jakimś strachem, obawą? I z drugiej strony, dlaczego katolicy, którzy deklarują miłość do ludzi, jednocześnie nie dają pełni praw tak w skrytości serca, bo tak na ustach, no to oni będą deklarować ludziom o innych przekonaniach religijnych. Skąd to się w Polsce tak, że tak powiem, rozmnożyło? Oczywiście jest wiele przyczyn. Jest czas zaborów, gdzie polskość została z katolicyzmem sklejona. W czasach XVI wieku absolutnie tak nie było. Tam rzeczywiście była wielka, złota wolność, także wolność wyznania. Teraz, jak ktoś jest niekatolikiem, to zaraz gdzieś się tak w głowie, a to zdrajca. Sprzeniewierzył się, odszczepieniec i tak dalej. Do tego jeszcze nakłada się to fałszywe przekonanie, że Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym kościołem i tylko w nim jest zbawienie. To już nawet sama nauka katolicka to dzisiaj odrzuca, ale większość katolików dalej w to wierzy. Ale chciałem zwrócić uwagę na ten aspekt, że człowiek w Polsce rodzi się katolikiem. Że on nie ma wyboru. On nie staczał ze sobą jakiegoś takiego boju, która religia jest prawdziwa, co wybrać, jaki jest sens życia. On urodził się katolikiem. On, kiedy sięga w przeszłość, to on widzi tylko katolicyzm i nic innego. I nic innego. I myślę, że to bije w beret. To powoduje, że on nie rozumie wolności. Chrześcijanin z kolei pamięta, że wolność dał nam Bóg. Otwórz sobie Księgę Rodzaju, drugi rozdział, tam zaczyna się historia wolności. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Bóg dał nam wolność. Jeśli wybierzemy źle, poniesiemy tego konsekwencje. Ale i my musimy innym dawać wolność wyboru. Listopada 1965 roku zostało opublikowane orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Dokument ten zawierał streszczenie tysiącletniej historii państwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Przypominał o wkładzie Niemców w rozwój Polski, a także o intrygach i zbrodniach zakonu krzyżackiego, o antypolskiej polityce państwa pruskiego oraz o zbrodniach dokonanych przez Niemców na Polakach podczas II wojny światowej, szczególnie o zbrodniach dokonanych na katolickim klerze. Stwierdzenie, że miliony Polaków przeniosły się ze wschodu na ziemię nad Odrą i Nysą, bo nie miały gdzie się podziać, można było rozumieć jako wezwanie do uznania granicy ustalonej w Poczdamie. Nazwano te ziemie poczdamskimi, a nie odzyskanymi. W orędziu znalazły się zdania: próbujmy zapomnieć, żadnej polemiki, żadnej dalszej zimnej wojny, ale początek dialogu, do jakiego dziś dąży wszędzie Sobór i papież Paweł VI, oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie, połączone z zaproszeniem na obchody tysiąclecia chrztu Polski. Orędzie wywołało wielkie oburzenie wśród wielu Polaków, także księży. Władze komunistyczne odpowiedziały antykatolicką kampanią propagandową. Prymas Wyszyński celowo sprowokował tę próbę sił, nie chcąc dopuścić, by w rokowaniach między PRL a Niemcami katolicyzm stał z boku. Ważne też było, aby pokazać, że odnowiony po soborze katolicyzm jest realną siłą polityczną, dążącą do światowego pokoju. Biskupi niemieccy zaproszenie przyjęli, ale o granicach nie wypowiedzieli się zupełnie. O zadośćuczynieniach za zbrodnie nie wspomniała ani jedna, ani druga strona.